Pięć reportaży tłumaczących, dlaczego kryzys migracyjny jest spowodowany tylko i wyłącznie przez działalność Europejczyków. Na pierwszy ogień wytępi całe to bydło Svena Lindqvista. Jest to książka wydana przez wydawnictwo WAP, która pokazuje, w jaki sposób europejscy kolonizatorzy zniszczyli Afrykę. Liczne opisy działalności europejskich kolonizatorów przybliżą nam to, jaki wpływ i jaka filozofia przyświecała chociażby Anglikom, Belgom, Francuzom, Hiszpanom, w tym, aby zagarnąć dobra i tereny należące do rdzennej ludności Afryki. Bardzo poruszający reportaż, jednocześnie bardzo taki brutalny, pokazujący całe zezwierzęcenie tak naprawdę właśnie Europejczyków, którzy traktowali wszystkie inne rasy jako gorsze. Drugim w tym zbiorze reportażem jest Terra Nullius, traktująca o kolonizacji Australii. Australia, jak wskazuje tytuł, była ziemią według Brytyjczyków niczyją i mogli sobie ją po prostu zagarnąć. Tutaj bardzo wybrzmiewa takie zderzenie dwóch kultur. Jednej, która uważała się za tą wyższą, lepszą, czyli brytyjska, z kulturą uważaną właśnie przez Brytyjczyków za gorszą, czyli rdzenną, która kultywowała bliskość z naturą. I taki bardzo fajny przykład. Brytyjczycy nie mogli pojąć, jak dzieci wychowywane przez rdzenną ludność są wychowywane bezstresowo, nie muszą pracować, mogą się bawić, są zaopiekowane przez całą wioskę, gdy tymczasem w Wielkiej Brytanii małe czteroletnie dzieci były wykorzystywane do czyszczenia kominów. Kolejną nieoczywistą pozycją jest już również historia bombardowań. Oprócz takiej typowej historii tego, jak narodziło się bombardowanie, jak było wykorzystywane, jak jest brutalne i jak było nadużywane przez wszystkie narody, Sven kładzie tutaj duży nacisk na to, aby nam pokazać, jak wynalazki wojenne wpłynęły na kształtowanie się literatury. W tych dziełach literatury ścierały się różne rasy. Ta biała miała zawsze wygrywać. Brutalna książka pokazująca okrucieństwo z przerażającymi opisami, a jednocześnie właśnie pokazująca, jak myśl europejska niszczyła inne narody. Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego to połączenie poezji z reportażem. Autor udaje się na Lampedusę, na której, jak dobrze wiemy, jest kryzys migracyjny. Mikołajewski udaje się na wyspę, aby zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście książka pisała w 2015 roku, więc ominął go obecny kryzys, w którym widzieliśmy, że 15 tysięcy migrantów przypływa na wyspę, na której mieszka 6 tysięcy ludzi. Oddaje głos mieszkańcom wyspy, którzy pokazują, jak sobie radzą z kryzysem, jak starają się pomagać tym ludziom, jak zawsze są wtedy, kiedy oni potrzebują, aby tylko nie zginęli na morzu, bo było parę takich przykładów, w których statki wiozące migrantów rozbijały się i setki ludzi ginęły. A teraz coś, o czym mało się mówi w Polsce, albo się neguje istnienie czegoś takiego jak rasizm. Bo do tej pory wam mówiłem o białych kolonizatorach, którzy zniszczyli Afrykę, Australię, którzy uciskali ludzi, którzy doprowadzili do tego, że w tej chwili ci ludzie nie mają jakby innej możliwości niż uciec do Europy, która wydaje mi się taką ostoją dobrobytu. Natomiast my negujemy zjawisko rasizmu w Polsce, chociaż patrząc po wypowiedziach pewnych polityków prawicowych, odnoszę wrażenie, że jest bardzo duży problem z tym, przynajmniej taki w warstwie słowno-politycznej. Agnieszka Kościańska i Michał Petryk w swojej książce Odejdź, rzecz o polskim rasizmie wydanej przez wydawnictwo Krytyka Polityczna, poruszają temat rasizmu systemowego w Polsce, tego jak uciskana jest mniejszość romska, cygańska, jak w szkoły traktują te dzieci gorzej, jak państwo nie wyrównuje dla nich szans i nie stara się pomóc, a jednocześnie w nas samych gdzieś tam głęboko jest takie podejście, że ci ludzie są gorsi i nie należy przejść na drugą stronę ulicy. Dodatkowo poruszony jest tutaj też temat polskiego kolonializmu, który w latach międzywojennych miał bardzo duże stronnictwo rządowe, które domagało się tego, żebyśmy przyjęli Madagaskar, żebyśmy tam mieli własną kolonię. Pozycja, która nakreśli ten temat w Polsce i pokaże wam, że my wcale nie jesteśmy inni niż reszta Europy. Na zakończenie coś trochę innego, czyli Kraj nie dla wszystkich, o szwedzkim nacjonalizmie wydawnictwa poznańskiego. Ruchy nacjonalistyczne w całej Europie powoli się odradzają, coraz bardziej dochodzą do głosu. Jest to spowodowane obecną sytuacją migracyjną, tym, że rządy sobie nie radzą z rozwiązaniem tego w odpowiedni sposób. Nie są w stanie zapewnić ani bezpieczeństwa osobom, które przypływają do Europy, ani Europejczykom, którzy od pokoleń tutaj mieszkają. W swojej książce Wiktoria pokazuje, że Szwecja właśnie jest takim troszkę flagowym przykładem tego, jak rząd zawiódł swoich
prawicowych obywateli, jak nie potrafi sobie poradzić z kryzysami i jak powoduje to, że ruchy nacjonalistyczne dochodzą powoli do głosu. 5 reportaży, mam nadzieję, że któryś was z nich zainteresuje, pokazują idealnie to, dlaczego jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w tej chwili w Europie, jak doprowadziliśmy do tych kryzysów. Jednocześnie chciałbym, żeby wybrzmiało tutaj pytanie, dlaczego my jako Europejczycy musimy w tej chwili ponosić odpowiedzialność za błędy dawnych pokoleń, czyli pokoleń kolonizatorów. Otóż dlatego, że my wszyscy na tym korzystaliśmy. Europa, gdyby nie kolonizacja Afryki, mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Wiele rzeczy, które tam zostało zrabowanych, tania siła robocza, surowce, to wszystko przyczyniło się, że możemy żyć w takim dostatku, w jakim żyjemy teraz. I z tą myślą was zostawiam. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie.